6 lutego w kościele wspominany jest błogosławiony Alfons Maria Fusco. Alfons przyszedł na świat 23 marca 1839 roku w Anglii, we Włoszech, w prostej wiejskiej rodzinie. Jego mądrzy rodzice nauczyli go zasad chrześcijańskiej wiary i życia zgodnego z nią. Od dzieciństwa był bardzo pobożny, łagodny, uczynny, wrażliwy na ludzkie potrzeby. Gdy miał 7 lat, przyjął pierwszą komunię świętą i sakrament bierzmowania. W wieku 11 lat powiedział rodzicom, że chce być kapłanem. Jego pragnienie spełniło się 29 maja 1863 roku, gdy otrzymał święcenia kapłańskie. Był bardzo gorliwym pasterzem. Dużo czasu spowiadał, głosił rekolekcje w całej diecezji. Wielką czcią otaczał Matkę Bożą, często odmawiał różaniec. Jeszcze w seminarium pragnął założyć dom pomocy, by ulżyć doli sierot i opuszczonej młodzieży. W 1869 roku pielęgnował chorych w czasie epidemii cholery. Zaraził się, a gdy wyzdrowiał, w roku 1878 założył Zgromadzenie Sióstr Świętego Jana Chrzciciela. Współzałożycielką i bliską jego współpracownicą była młoda, energiczna, prawie władcza szlachcianka Magdalena Caputo. Zalążek wspólnoty tworzyło jeszcze kilka oddanych, pobożnych dziewcząt. Dzieło rozrastało się, przybywały nowe siostry i coraz więcej potrzebujących. Dbał o dobre wykształcenie sióstr, by mogły uczyć dzieci i młodzież. Troszczył się o ich formację duchową, o zaufanie opatrzności Bożej i wierność powołaniu. Jednak został odsunięty od zgromadzenia. Przyczyniły się do tego fałszywe oskarżenia. Wikariusz Rzymu, kardynał Piotr Respigi, powiedział mu, że założył dobre i potrzebne zgromadzenie sióstr, ale teraz powinien odsunąć się od niego, a przede wszystkim od kierowania nim. Było to dla niego trudne doświadczenie, ale przyjął je w pokorze. Jak mógł, troszczył się o siostry i obiecał, że z nieba będzie im pomagał. W nocy 5 lutego 1910 roku poczuł się źle. Poprosił o udzielenie mu sakramentów świętych. Zmarł nazajutrz, 6 lutego 1910 roku, w Anglii, w wieku 71 lat. 7 października 2001 roku papież święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, a 16 października 2016 roku został kanonizowany przez papieża Franciszka. W dniu beatyfikacji święty Jan Paweł II scharakteryzował jego posługę w kościele. Autentyczna i wytrwała wiara kierowała życiem i działalnością księdza Alfonsa Marii Fusco, założyciela Zgromadzenia Sióstr świętego Jana Chrzciciela. Był jeszcze dzieckiem, gdy Bóg wzbudził w jego sercu gorące pragnienie poświęcenia życia służbie ubogim, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, których tak wielu spotykał w rodzinnym mieście Anglii. Dlatego wybrał drogę kapłaństwa i stał się w pewnym sensie księdzem Bosco Południa. Od samego początku postanowił włączyć w swoje dzieło kilka młodych kobiet, które kierowały się tym samym ideałem. Jako dewizę zaproponował im słowa świętego Jana Chrzciciela: przygotujcie drogę Panu. Zawierzając Bożej opatrzności, święty Alfons Maria i siostry baptystki stworzyli dzieło znacznie przewyższające ich własne zamierzenia. Na początku był to jeden dom pomocy potrzebującym, ale z czasem wyrosło z niego zgromadzenie, które obecnie jest w 16 krajach na 4 kontynentach, służąc najmniejszym i ostatnim. Módlmy się. Boże światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Alfonsa Marię na czele Twojego ludu, by go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.